Dzisiaj wracamy do tego studium, które od pewnego czasu staramy się przejść, mianowicie studium uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Dla wszystkich zainteresowanych powiem, że prawdopodobnie dopiero początkiem przyszłego roku, ale to studium się ukaże też w formie książkowej. I będzie go można sobie spokojnie jeszcze raz przejść. Dzisiejsza lekcja miała być lekcją miłości. Jest lekcją miłości, ale jest pewien problem. Mianowicie, kiedy zacząłem ten temat studiować, kiedy zacząłem się mu przeglądać, spędziłem naprawdę wiele godzin, to okazało się, że tego się nie da powiedzieć w jedną godzinę. To jest niemożliwe, to jest niewykonalne. I zdecydowałem najpierw, że będą dwie części. I kiedy sobie tak dalej to studiowałem, to zdecydowałem, że muszą być trzy, bo się nie da tego zrobić w dwóch. I kiedy już wszystko miałem przygotowane, kiedy zobaczyłem, jaka masa materiału jest, to stwierdziłem, że to musi być w czterech częściach. I naprawdę mam wielkie pragnienie, żeby się to skończyło w czterech częściach, ponieważ myślę, że wszystko, czego potrzebujemy, aby dowiedzieć się w tym krótkim studium, w tych czterech lekcjach się zmieści. Poza tym jeszcze zostało nam tyle innych lekcji, że kiedy byśmy to skończyli? Dzisiaj wieczorem pierwsza część i pierwsza lekcja. Lekcja miłości. Biblijne fundamenty miłości. Dzisiaj będzie trochę teorii, przykro mi. Ale ona jest niezwykle ważna. Sami się przekonacie, że ona jest niezwykle ważna. Jutro będzie część druga. I będziemy mówili o doświadczeniu Kościoła. Za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mówili o szatach Kościoła, szatach miłości. No i później, chyba w kolejną sobotę, bo już nie wiem, co się stanie po drodze, będziemy mówili o miłości w sensie osobistej relacji. Ostatnia część, ta osobista relacja, jest na samym końcu, bo taki jest wymiar tej miłości, o której Bóg nam coś mówi. Ale, jeszcze jedna rzecz. Przepraszam. Przed naszym dzisiejszym nabożeństwem miałem telefon ze Szczecina i tam była prośba o jakiś w najbliższym czasie kontakt na wizji. No ja was nie widzę, ale wy mnie widzicie, więc serdecznie pozdrawiam wszystkich tam Szczecinian i nie wiem, kto tam jeszcze ogląda. Mówiłem, że jestem atechniczny. Tak, jestem atechniczny. Ale technika dzisiaj wieczorem pozwala, żeby was pozdrowić. I wszyscy was pozdrawiają, prawda? Amen. No, a dzisiaj jest nas dużo. Dzisiaj padł rekord frekwencji sobotniej, więc jesteście dobrze pozdrowieni. No więc zacznijmy. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 12 do 13. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To jest bardzo ciekawy werset, jeszcze do niego będziemy wracali, ale na początek chcę jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. Czasami ludzie mówią, że chrześcijanie to ci, którzy mają wypełniać przykazania. Nie mamy czasu dzisiaj, żeby o tym mówić. Natomiast Nowy Testament wyraźnie mówi, że Jezus oczekuje, żeby wypełniać Jego przykazania. I to przykazanie, które dzisiaj rozpoczyna nasze rozważania, to jest Jego przykazanie. To jest przykazanie Pana Jezusa Chrystusa.
I studiując ten temat przekonamy się, że to jest taki kamień milowy, ale też swego rodzaju taki fundament, od którego powinniśmy zawsze zaczynać, jeśli chcemy zrozumieć, czym tak naprawdę jest miłość. W tym fragmencie, który czytaliśmy, miłość znajduje się pod terminem agapi. To już wiemy, co on oznacza, ale przypomnę. Agapi to miłość, która daje siebie do dyspozycji, nie oczekując niczego w zamian. To tak najkrócej, co można powiedzieć o tym rodzaju miłości. I jeśli Jezus mówi, że mamy się wzajemnie miłować, to już na początku mamy pewien, można powiedzieć, teoretyczne, mamy pewne teoretyczne założenie. Ono nie jest teoretyczne w sensie jedynie jakichś dywagacji intelektualnych, ale teoretyczne założenie, czyli takie, które jest założeniem rozpoczynającym. I to założenie mówi, że to wzajemne miłowanie się polega na tym, że dajemy siebie do dyspozycji innym, nie oczekując niczego w zamian. Wiecie, co to znaczy? Że kończą się wszelkie konflikty. Wszelkie konflikty się kończą. Nie ma ani jednego konfliktu. Bo być nie może taki konflikt. Jeśli uważnie słuchamy tego, co Jezus mówi. Jeśli uważnie słuchamy Jego przykazań. Jeśli przejmiemy się tym przykazaniem, nie ma mowy o jakimkolwiek konflikcie w Kościele. Nikt z nikim się nie ma o co sprzeczać. Rozumiemy to? Ponieważ moja miłość nie jest warunkowa. Ja Ciebie kocham, jeśli Ty. Nie, ja Ciebie kocham. A co Ty zrobisz, to Twoja sprawa. Tutaj chciałbym się zwrócić do małżeństw w szczególny sposób. List do Efezjan, 5 rozdział, mówi nam w końcówce tego rozdziału wiele na temat miłości między mężem a żoną, ale na końcu tego rozdziału jest napisane, Paweł mówi, ja odnoszę to do relacji między Chrystusem a Kościołem. Więc kiedy mówimy o miłości w Kościele, kiedy mówimy o miłości agapi, to jeśli jestem w małżeństwie, to powinien sobie podwójnie wziąć do serca wszystko, o czym mówimy. Bo jeśli interesuje mnie miłość w Kościele, to równie dobrze, a przede wszystkim interesuje mnie miłość w małżeństwie, w moim małżeństwie, ewentualnie w moim przyszłym małżeństwie, jeżeli takowe planuję. Przypomnijmy również, że kiedy o tym już mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że Grecy ten termin wymyślili, ale uznali, że Grecy antyczni oczywiście, ale uznali, że to agapi to jest coś niedostępne dla człowieka. I musimy się zgodzić z nimi w jednej rzeczy. Mianowicie agapi jest dostępne tylko dla ludzi, którzy narodzili się z Ducha Świętego. Tylko dla ludzi, którzy narodzili się na nowo. Żaden inny człowiek nie jest w stanie kochać taką miłością, ponieważ na pierwszym miejscu zawsze postawi siebie. Kiedy rodzimy się na nowo z Boga, kiedy rodzimy się z Ducha Świętego, ta zmiana, która następuje w nas, pozwala nam kochać innych ludzi przede wszystkim, a siebie na końcu. Ten tekst, który czytaliśmy, mówi nam o największej miłości. Nie ma nikt większej miłości od tej miłości agapi. On wspomina o największej miłości, jakiej człowiek może doświadczyć. I kiedy my myślimy o tym, tak kierując się, że tak powiem, cielesnymi pragnieniami, kiedy my myślimy o największej miłości, to myślimy o tym, jak ona może nam dać radość, przyjemność i tak dalej. Ale ta największa miłość, o której mówi Bóg, to jest ta miłość, która może to wszystko dać na zewnątrz. Ponieważ my sami otrzymaliśmy tę wspaniałą miłość od naszego Boga. Czyli tę miłość agapi możemy również udzielać na zewnątrz. I nawet powinniśmy
udzielać jej na zewnątrz. Patrząc w ten tekst, musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Pan Jezus ten cud miłości umieścił w środku swoich relacji pomiędzy człowiekiem a sobą. Pomiędzy Nim a nami jest miłość. On ją daje. Ale jeśli jest jedyny pośrednik do Boga, a jest Nim Jezus Chrystus, to jest w jakimś sensie jedyny pośrednik pomiędzy nami a Chrystusem, czyli miłość. Miłość agapi, która jest decyzją Jezusa, aby nas kochać. Czego oczekuje w tym przykazaniu Pan Jezus? Abyśmy my, wierzący ludzie, tę miłość również umieścili pośrodku naszych relacji, wzajemnych relacji. Jeśli tak się stanie, a jeśli chcemy słuchać Jego przykazań, nie mamy innego wyjścia, powtórzę raz jeszcze, znikają wszelkie konflikty w Kościele. Muszą zniknąć. Dlatego, że wobec miłości nic się nie jest w stanie utrzymać. Mogę tylko powiedzieć, że jest przerażające to, że tak niewiele tej miłości w Kościele doświadczamy. Mówię o Kościele przez duże K, czyli mówię o tym całym Kościele, który mówi, że jest Jezusowym. Jeżeli pomiędzy nami a Nim Jezus umieścił miłość, to my pomiędzy sobą w środku musimy zawsze umieszczać miłość. Jeśli sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do 22 rozdziału, do wersetu 36, znajdujemy tam pewnego znawcę, nauczyciela zakonu, który zadaje Jezusowi pytanie. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Odpowiedź Jezusa mówi nam, jakimi priorytetami kierował się Jezus w swoim życiu. Musimy sobie uświadomić, że kiedy Jezus mówi, za chwilę będziemy o tym mówili, Jezus odpowiada na słowa, na pytanie tego uczonego, który pyta o największe z przykazań. Jakie jest największe przykazanie? To jest ciekawa sprawa, ponieważ dlaczego Żydzi mieli mieć z tym problem? Niektórzy mówią, że największe jest to, najważniejsze jest to te 10 przykazań. Znaczy Jezus odpowiada jakimkolwiek z tych 10? Czy nie uznaje, że one są największe? Tak, nie uznaje, że są największe. Jezus odpytany o największe mówi coś niesamowitego i w kontekście tego, co Jezus mówi, jeżeli to zobaczymy, to też właśnie zobaczymy we właściwy sposób te 10 przykazań i pozostałe. Ponieważ te 10 przykazań to nie są jedyne przykazania, które Bóg dał wtedy Izraelowi. Jaka była odpowiedź Jezusa? I to jest zapisane w wersetach od 37. A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon, cały zakon i prorocy. Chrystus nazywa to przykazanie wielkim, największym i pierwszym. Ale najpierw mówi, że jest największe. Czyli to, które w zasadzie, gdy je znamy, to implikuje wszystko to, co dzieje się później. Czyli każde kolejne przykazanie musimy rozumieć przez pryzmat tego pierwszego, tego najważniejszego. To jest bardzo ważna sprawa. Jak to przykazanie brzmiało? Pamiętamy chyba. Natomiast mowa o miłowaniu Boga. I do Boga należy wtedy całe serce, cała dusza, cała nasza myśl.
Jeżeli do Boga to wszystko należy, jeżeli wszystkie nasze myśli należą do Boga, jeżeli całe nasze serce należy do Boga, jeżeli cała nasza dusza należy do Boga, to co nam zostaje? Nic. Wszystko należy do Boga. W jakimś sensie wszystko też jest do naszej dyspozycji, ale przechodzące przez ręce Boga, bo wszystko do Niego należy. I bardzo ważne pytanie. To skąd w człowieku, czy też powiedzmy w sensie społecznym to zobaczmy, skąd w Kościele rodzą się konflikty? Dlaczego chrześcijanie nie potrafią wszystkich kochać? Przecież to jest niemożliwe. Zrozummy, że to jest niemożliwe. Albo Biblia się myli, albo my mamy jakiś problem, do którego się nie chcemy przyznać. Jeśli Biblia się nie myli, a ja jestem zwolennikiem tej prawdy, że Biblia zawsze ma rację, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. Nieważne, czy jesteś wierzący rok, dwa, pięć, pięćdziesiąt, jeśli jesteś człowiekiem konfliktowym, jeśli nie potrafisz kochać ludzi, jeśli jesteś kłótliwy i tak dalej, to można to zrozumieć, jeśli jesteś na początku swojej drogi, bo się uczysz dopiero. Ale jeśli już masz jakiś za sobą staż, wiecie, kiedyś w komunie za staż pracy się płaciło. To jest śmieszne, ale w jakimś sensie miało to sens, ponieważ uznawano, że czegoś się już nauczyłeś, więc dostawałeś dodatkowe apanaże za to. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Jeśli czegoś nauczyłeś, to jakie apanaże otrzymujesz? Miłość do dyspozycji, która wszystko wypełnia. Wszystko. Nie masz niczego, co sprowokowałoby ciebie do jakiejkolwiek awantury przez małe A czy przez duże A. Nie ma konfliktu przez małe K czy przez duże K. Nie istnieje. Jeśli ktoś myśli, że ja jestem pięknoduchem, to nie rozumie tego, czego uczy Biblia. Biblia mówi, że całe moje serce, cała moja dusza, wszystkie moje myśli należą do Boga. Więc należałoby wyciągnąć taki wniosek, że Bóg jest kłótliwy. Bo się ze wszystkimi kłóci. Ja nie chcę, on się kłóci. Kiedy ja się kłócę, to nie ja się kłócę, tylko on się kłóci, prawda? No taki wniosek trzeba wyciągnąć. Ale przecież tak nie jest. Dlatego mówiłem, że musimy się przyjrzeć biblijnym fundamentom miłości, bo później, kiedy wejdziemy głębiej i zobaczymy pewne szczegóły, to one mogą nam zamazać ten bardzo ważny obraz. Kiedy Chrystus mówi, tak to jest przynajmniej w greckim Nowym Testamencie, kiedy Chrystus mówi, że to przykazanie jest największe, to używa pewnego słowa, które używane jest po dzień dzisiejszy w Grecji. Mianowicie to słowo megali. Co ono oznacza? Ono oznacza, że coś jest wielkie. Jak się rozmawia z Grekiem, to on ci powie, że megali to jest ten 10-piętrowy budynek. Że megali to jest ten ogromny statek, który akurat przepływa. Że megali to jest na przykład ten ogromny łańcuch górski, który przed nami stoi. Co oznacza w języku Pana Jezusa to, że to przykazanie jest megali? To znaczy, że ono jest tak duże, że wszystko przysłania. Jeżeli ja patrzę przez miłość na świat, to co widzę? Nic. Widzę tylko miłość. Bo ona wszystko przysłania. Oczywiście można być tak sprytnym, żeby sobie obejść te góry. Można być tak sprytnym, żeby sobie obejść budynek po to, żeby zobaczyć wszystko to, co jest poza. Ale po co Pan Jezus mówi, że to przykazanie jest megali? Po to, żeby przykryć wszystko, czego On uważa, że nie powinniśmy wyciągać na światło dzienne. My nie jesteśmy ślepi, ale kiedy patrzymy na ludzi, to tą miłością mamy przykrywać wszystko. Kiedy patrzymy na Boga, oczywiście możemy to uczynić tylko w duchowym wymiarze,
to tylko przez pryzmat miłości, ponieważ inaczej nie jesteśmy w stanie go pojąć ani zrozumieć. Miłość, wielka, ogromna miłość stoi przed nami, której nie możemy w żaden sposób przypominać. To jest największe przykazanie. W kontekście tego przykazania, jeśli na przykład patrzymy na trzy pierwsze przykazania z tych 10, które zostały zapisane na kamiennych tablicach, zupełnie inaczej to rozumiemy. Tak, Bóg jest jeden. I to nas raduje. To nie sprawia nam kłopotu. To nie męczy nas intelektualnie. To nie zniechęca nas. To raczej sprawia, że z jeszcze większą miłością chcemy przylgnąć do tego jedynego Boga. Kiedy patrzymy na Niego z miłością, my nie chcemy nadużywać Jego imienia, my nie chcemy nadużywać Jego osoby. My nie chcemy kusić Go do niczego, bo Go kochamy. Bo miłość, o której mówi, którą przed sobą postawił i która Go niejako przysłania i pozwala nam lepiej Go rozumieć, jest tym językiem, którym On się z nami posługuje. Dlatego Jezus mówi do tego uczonego, że to jest największe przykazanie. Ale ono jest nie tylko największe, ono też jest pierwszym. Czyli w całej serii przykazań to jest pierwsze przykazanie. Ale przede wszystkim jest największe. Apostoł Paweł, który pisał, między innymi napisał list do Koryntian, pierwszy i drugi, listy do Koryntian, mówi, że miłość, to jest 1 Koryntian 13,7, wszystko zakrywa. Wszystko zakrywa. Greka mówi, że wszystko znosi i wszystko wytrzymuje. Właśnie ta miłość przywiodła Zbawiciela na ten świat. Musimy zrozumieć, co kieruje naszymi, co nas motywuje do relacji pomiędzy nami a innymi ludźmi. Co motywowało Chrystusa, aby przyjść na ten świat? Pamiętamy? Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To było motywacją Boga. Kiedy Bóg patrzył na człowieka, kogo widział? Widział istotę grzeszną, upadłą. Jeśli byśmy sięgnęli do greki biblijnej, to znaleźlibyśmy takie słowa jak smród i gnój. Greka biblijna nie oszczędza człowieka. I nie oszczędza tego, czym człowiek się para. Co zrobił Bóg na to patrząc? Posłał swojego Syna i powiedział, ratuj tych ludzi. Co my robimy w relacjach pomiędzy nami a innymi ludźmi? Czy tym samym się kierujemy? To wszystko, co mówimy, uczy nas, co powinno być podstawą naszych relacji pełnych miłości. My już wiemy, że one mają być pełne miłości. Ale teraz się dowiadujemy, co motywuje nas tej miłości. My nie chcemy czegoś dla siebie, bo taka jest miłość agapi. My chcemy czegoś dla ludzi, bo taka jest miłość agapi. Czego od nich oczekujemy? Aby przyprowadzić ich pod krzyż Chrystusa. To jest nasza motywacja. O tym więcej będziemy mówili jutro, więc nie chcę się tym dzisiaj za bardzo zajmować. Chrystus, mówiąc o miłości, w jakimś sensie określił jej granice. Ale te granice nie mają granic, ponieważ granicą miłości jest krzyż. Ale to nie jest granica, bo ona, ta miłość przeszła poza krzyż. Czy krzyż jest granicą naszej miłości? Czyli wtedy, kiedy już jest bardzo ciężko, czy na tym kończymy naszą miłość? Jutro będzie odpowiedź na to pytanie. Pan Jezus, jak czytaliśmy już w 15 rozdziale, w 13 wersecie, mówi, że
nie ma większej miłości jak ta, kiedy ktoś kładzie swoje życie za swoich przyjaciół. I tu znowu znajdujemy coś bardzo ciekawego. Mówiłem, że to trochę będzie tej biblijnej dogmatyki, takiej może i teologii przez małe te, ale musimy to przejść. Greka biblijna, kiedy zapisała wypowiedź Jezusa dotyczącą tej największej miłości, używa pewnego słowa, które jest bardzo ciekawe. Czyli mówi mizona agapi, największa miłość. To nie jest ta największa miłość, o której mówiliśmy przed chwilą, to nie jest megali, ale te słowa są pokrewne. To słowo mizona, jeśli tłumaczone jest na język polski, oznacza szeroki, wysoki, długi, gruby. I jest słowem pokrewnym w stosunku do megali. Czy ma to jakieś znaczenie? Ano ma. Jeśli największe z przykazań, jeśli ta wspaniała miłość, o której mówi Jezus, tych największych przykazań jest megali, to i przesłania oczywiście wszystko to, co miłością nie jest, żeby było jasne, to mizona jest opowieścią o tym, że miłość jest wielowymiarowa. Czyli mówiąc prostym językiem, postaram się. Miłość jest megali, jest wielka. Wszystko przysłania. Ale cała ta przestrzeń, którą widzimy, nie jest płaska. Ona jest trójwymiarowa, nawet wielowymiarowa, bo tam się pojawia też grubość, a to nie jest bez znaczenia, bo zaraz dojdziemy do pewnego tekstu, który mówi o tym dokładnie. Czyli ta przestrzeń, którą widzimy, nie jest płaska. To nie jest tak, że bijemy głową w tą miłość i mówimy, no nie da się, bo miłość. Nie. Cała ta przestrzeń jest wielowymiarowa. Tak jak relacje pomiędzy ludźmi są wielowymiarowe. Na różnych poziomach. I cała ta przestrzeń jest pełna miłości. Jeśli to jest dobre porównanie, ale nie wiem, czy tak jest, ale spróbuję, to popatrzmy na akwarium. Zwykle jest ta tylna część, która jest taka piękna, ozdobiona, główna. Wszyscy, którzy wchodzą, patrzą, widzą to. Ale to nie jest płaskie, ponieważ jest to wielowymiarowe. I wszystko, co jest w środku, to jest akwarium, a nie tylko ta jedna ściana płaska. I właśnie o to chodzi w miłości. Miłość wszystko przykrywa, tak, ale miłość jednocześnie jest wielowymiarowa. Ta przestrzeń, która nam zostaje do zagospodarowania, to nie jest przestrzeń, którą my sobie zagospodarowujemy, ona już jest zagospodarowana, bo wszystko się odbywa pośród nas w miłości. Tak mówi Boże Słowo. Czyli wszelka relacja między nami jest w miłości. To nie chodzi o to, czy my to rozumiemy, czy nie rozumiemy, czy my tego chcemy, czy nie chcemy. To Bóg sprawił, że kiedy jesteśmy w Kościele, to wszelka relacja między nami jest pełna miłości. To tylko my decydujemy, czy my chcemy tego korzystać. Możemy to podeptać. I tak się często dzieje. Ale jeśli tego nie podeptamy, jeśli zaczniemy się w tym poruszać, zaczniemy tego doświadczać, to spotkamy Kościół jako rzeczywistość, która jest tak fascynująca, która jest tak niezwykła, że będziemy zszokowani, co Bóg może zrobić z ludźmi. A jeśli do tego dodamy jeszcze jedną rzecz, że możemy to zobaczyć też w innej formule, a mianowicie Kościół jest ciałem. I to nie jest płaskie ciało. Ono jest przestrzenne. Szerokość, wysokość, długość, grubość. I to wszystko funkcjonuje. Każdy z nas zajmuje w Kościele jakieś miejsce w tym ciele. Głową jest Chrystus. Ale wszystko to, co jest ciałem, to jesteśmy my. I relacje pomiędzy nami, a pomiędzy nami i Chrystusem również są pełne miłości. Zobaczcie, czego nas uczy Biblia. Biblia uczy nas, że nasze życie, kiedy my jesteśmy zbawieni i włączeni do Kościoła, nasze życie jest zanurzone w miłości. My nie musimy miłość ścigać. My nie musimy szukać tej miłości. Ona jest.
bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest miłość. To, co Chrystus zagospodarował, tak mówiąc kolokwialnie, jest pełne miłości. Poruszamy się w miłości, rozmawiamy w miłości, patrzymy na siebie w miłości, myślimy o sobie w miłości, pomagamy sobie w miłości. Nawet zwracamy sobie uwagę w miłości. Wszystko się odbywa w miłości. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. My do tego niczego nie dokładamy. Można powiedzieć, że otrzymujemy do dyspozycji gotowy produkt. Jak w jakimś sensie jesteśmy umieszczeni w tym gotowym produkcie, którym jest Kościół. Mówiłem, że jest fragment, który o tym mówi jeszcze bardziej dosadnie. On jest z listu do Efezjan, rozdział 3, wersety 17 do 19. I co jest ciekawe, ten fragment zaczyna się od słów, które Paweł wypowiada w jakimś sensie, przygotowując odbiorców listu na to, co chcę im za chwilę powiedzieć. Mówi tak: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Dlaczego zaczyna się od tego? Czy on im nie może wyjaśnić, wytłumaczyć? No nie da się tego wyjaśnić, nie da się tego wytłumaczyć. Paweł chce to wymodlić dla tych ludzi. On prosi Boga o to, żeby Bóg dał im objawienie. Czego? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, i tu jest agapi, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A w jakim kontekście Paweł o tym mówi? 20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Miłość jest darem dla Kościoła. To przez Kościół, przez relacje w Kościele Bóg uwielbia siebie i Bóg objawia siebie. Dlatego miłość jest największa i dlatego miłość jest wielowymiarowa. Z jednej strony przykrywa wszystko, co Bóg uważa, że powinno być przykryte, a z drugiej strony zagospodarowuje całą przestrzeń, w której Kościół funkcjonuje, w której Kościół żyje. Mamy do czynienia z nieprawdopodobnym Bożym darem dla człowieka. Nasza osobista relacja z Bogiem, nasza miłość do Jezusa jest nieustannie weryfikowana. Przez co? Przez nasz stosunek do innych ludzi, a szczególnie poprzez nasz stosunek do ludzi wierzących. Nasze werbalne deklaracje o tym, jak bardzo kochamy naszego Zbawiciela, są niczym, jeśli nie potrafimy kochać ludzi, których każdego dnia widzimy. Apostoł Jan o tym powiedział w swoim pierwszym liście, w 1 Jana 4,20: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Kiedy Jezus uczy nas miłości, ja chcę zwrócić uwagę, że Jezus nigdy nie uczy o miłości. On uczy miłości. To jest zasadnicza różnica. To zawsze wskazuje na miłość agapi. Czyli zawsze wskazuje na miłość, która daje siebie. A co to oznacza? To jest bardzo ważne, co za chwilę powiemy. Miłość agapi wyklucza, że to uczucia kształtują
relacje pomiędzy ludźmi, a szczególnie pomiędzy ludźmi wierzącymi. Co to jest miłość agapi? To jest decyzja. Miłość agapi to jest decyzja. No, może jest wielu zaskoczonych, bo miłość nam się kojarzy z serduszkami, bańkami, w ogóle kwiatuszkami i wzdychaniem. Ale to nie jest miłość. To są uczucia. Miłość to jest decyzja. Decyzja. Kiedy ja stoję nad człowiekiem, który leży na chodniku, który jest w stanie krytycznym. Nie dlatego, że umiera, bo on nie umiera. On po prostu zionie takim ogniem, jak się przybliża, że nie chce z nimi, nie chciałbym nic wspólnego z nim mieć. Kiedy widzę, jak jest śmierdzący, obsikany i jeszcze inne, że tak powiem, płyny i nie tylko wyszły z niego, to mówię, ale go kocham. To jest to, o czym marzę, tak? No nie. Wszystko we mnie mówi fe. Ale to myśmy byli takimi ludźmi. I kiedy Bóg nas zobaczył, to co powiedział? Fe? Nie. On podjął decyzję. Ja chcę tego człowieka pokochać. I pokochał nas. I dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi. A co nas zmieniło? Jego miłość. Jego miłość. Miłość agapi wyklucza. Podkreślam, wyklucza uczucia. Oczywiście nic złego nie ma w tym, kiedy mąż kocha żonę, a żona kocha męża, tęskni za nim jeden i drugi i tak dalej. I są kwiatuszki, są serduszka, wszystko jest okej. Ale jeśli tak się kochają, to równie dobrze szybko się pokłócą. Dlatego, że to nie jest fundament, na którym mogą funkcjonować przez całe życie. Ten fundament nazywa się agapi. Te słowa o tym, że kiedy patrzymy na naszego brata i mówimy, że kochamy Boga, a jest nam obojętny, i to jest kłamstwo w naszych ustach, zapisał niejaki Jan. A Jan to był ktoś, kto miał za pazurami. Bo jak go jeszcze pamiętamy z czasów, kiedy chodził z Jezusem, to jak ich nie przyjęli w Samarii na nocleg, to miał świetny pomysł. Panie Jezu, co za problem? My tu zaraz z Jakubem załatwimy to. Ogień z nieba zejdzie i zapłacimy im za to, że są tacy niegrzeczni. Co im Jezus powiedział? Wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ile czasu minęło od wypowiedzi, od tamtej wypowiedzi? No, około 50 lat. 50 lat potrzebował Jan, żeby napisać coś takiego. Ale przez te 50 lat Bóg go zmienił. Nieprawdopodobnie. To jest inny człowiek. On już coś innego mówi, on inaczej myśli. Wielu chrześcijan dzisiaj operuje bardzo popularnym frazesem. Wiecie, że ja go czasami słyszę? Nawet nie czasami. Że jest bardzo cienka granica między miłością a nienawiścią. Słyszeliście to? Wiecie, że to jest najgłupsza wypowiedź, jaką można usłyszeć w Kościele? Nie ma nic wspólnego między miłością a nienawiścią. Nie ma żadnej cienkiej granicy między nimi. One w ogóle ze sobą nie graniczą. A jeśli już, to jest między nimi przestrzeń nie do przebycia. Ci, którzy tak mówią, nigdy nie poznali prawdziwej miłości agapi. Nigdy. I nigdy tej miłości nie zasmakowali. Ci ludzie zwykle związani targami, uczuciami, próbują okazywać miłość. To prawda. Ale ta permanentna niedoskonałość ludzi, których oni obdarowują miłością, prowadzi ich zwykle do goryczy i bólu. Bo ludzie zawodzą. Ale odkrycie. Tak, ludzie zawodzą. Jak ktoś tego nie wie, to niech czyta Biblię. To się dowie, że ludzie zawodzą. Wierzymy w to, że ludzie zawodzą, czy jeszcze nie wierzymy w to? Może jeszcze nie wiemy o tym.
pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, 18 wersecie, jest taki zapis. Ja go podam w trochę takim autorskim tłumaczeniu. W miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa z człowieka strach, bo strach prowadzi do udręki, a udręczonego nie stać na pełną i doskonałą miłość. Czy wiecie, że prawdziwa miłość usuwa wszelki strach? Wszelki strach. Tak mówi Boże Słowo. Prawdziwa miłość usuwa wszelki strach. Człowiek, który miłuje miłością agapi, nie boi się. No co możesz mi zrobić? Możesz mnie zabić? Nie przestanę Cię kochać. Możesz mnie pobić? Nie przestanę Cię kochać. Co jeszcze możesz mi zrobić? Możesz o mnie źle mówić? Nie przestanę Cię kochać. Dlatego, że miłość agapi nie jest uczuciem, jest decyzją. Decyzją. Apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, mówi o tym, że poznanie miłości przewyższa wszelkie inne poznanie. 19 werset 3 rozdziału. Czy zatem miłość czyni poznanie nieważnym? Oczywiście, że nie. To właśnie poznanie Boga, inspirowane Bożym Słowem, uświadamia nam wielkość Bożej miłości. Dlatego tak ważnym jest, aby nigdy nie lekceważyć swojego osobistego rozwoju, zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Dlatego, że poznając Boga, poznając prawdę, którą jest Bóg, jesteśmy coraz bardziej zafascynowani tym Bogiem i coraz bardziej Go miłujemy, coraz lepiej Go rozumiemy, coraz chętniej chcemy Mu służyć. Także miłość, owszem, przewyższa wszelkie poznanie, ale poznanie jest ważne, aby tę miłość docenić i we właściwy sposób używać. To poznanie otwiera nam drogę do przyjęcia, doświadczenia i udzielania tej miłości agapi wszystkim wokół. Ta miłość agapi czerpie wprost z Ducha Świętego i nigdy nie lokuje swoich fundamentów w człowieku. Nigdy. To Bóg jest tym, który jest fundamentem tej miłości. On nigdy nie zawiedzie. Człowiek jest zawodny. Jeśli ulokowałem swoją miłość człowieku, to przegrałem, bo on mnie zawiedzie. Ale Bóg mnie tego nie uczy. To jest działanie na poziomie ciała. Tylko i wyłącznie na poziomie ciała. I powiem więcej, że wtedy nasza miłość jest uzależniona od duchowej kondycji tego człowieka, w którym ulokowaliśmy swoje nadzieje. Jeśli boimy się miłości, to zwykle jest w tym pewna pamięć jakiegoś głębokiego zranienia. Zranienia w relacjach z innymi ludźmi, lęk przed kolejnym ciosem, przed kolejnym cierpieniem i przed kolejnym zawodem. Ale posługiwanie się tego rodzaju miłością nie ma nic wspólnego z miłością agapi. Jest działaniem tylko i wyłącznie na poziomie naszego ciała, czyli wypływa z naszej cielesności. Wiecie, jak wielu ludzi w Kościele dało się oszukać? Sami się dali oszukać. Dlatego, że albo źle nauczeni, albo sami zlekceważyli poznawanie Słowa Bożego, lokują swoją miłość w innych ludziach, a ludzie naprawdę zawodzą. Bo nikt z ludzi nie jest doskonały. Jeśli był jakiś człowiek doskonały, to był to Jezus Chrystus. Ale żaden człowiek nie jest w stanie być w takiej doskonałości, jak sam Chrystus. Nawet ci, którzy noszą na sobie obraz Jezusa Chrystusa, nie są tak doskonali. Pamiętajmy o tym. Taka miłość
ta miłość agapi jest zawsze wolna w swoim działaniu. Niczym nie jest ograniczona. Mogę kochać każdego. Nawet wroga mogę pokochać. Nawet wroga mogę pokochać. Jezus nie oczekuje ode mnie, żebym ja rozbudzał w sobie uczucia wobec moich wrogów. Jezus oczekuje ode mnie, że będę wykonywał Jego przykazania pełne miłości. Bo każde Jego przykazanie jest przykazaniem miłości. Jeśli jesteśmy świadomi tego, kim jest Bóg, jaki On jest, oraz doświadczamy Jego bliskości, to nasze życie jest skutecznie odmieniane. Bardzo skutecznie. I wtedy możemy z radością cieszyć się tą miłością, którą od Niego otrzymujemy. W miłości Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, służył nam. Czy kiedy umierał na krzyżu, Jego uczucia były niezwykle rozbudzone? Nie. To, czego doświadczał, to był ból, to był smutek, to było cierpienie. A jak się zwrócił do Ojca? Nie policz im tego, co czynią, bo oni tego nie rozumieją. Nie policz im tego. Sam umierający jeszcze wykazał troskę o swoją matkę. I na krzyżu oddał ją pod opiekę swojego umiłowanego ucznia. Myślał o ludziach, a nie o sobie. Na tym polega prawdziwa miłość. Każdy, który jest zrodzony z Boga i świadomy Królestwa Bożego, z radością oddaje swoje życie za braci, tak jak czytaliśmy o tym w 15 rozdziale Ewangelii Jana w 12-13 wersecie. Słowo życie w tym miejscu, to greckie phihin, ma podwójne znaczenie. Oznacza życie fizyczne i oznacza duszę lub życie duchowe. Jezus oddał swoje życie fizycznie na krzyżu, ale też oddał siebie do dyspozycji Kościoła na wieki. A kiedy był na tej ziemi, oddawał siebie do dyspozycji wszystkich, którzy tego potrzebowali. Miłość zawsze pamięta najpierw o innych, a dopiero później o sobie. Jeśli nie rozumiem takiej miłości, to nie powinienem nigdy być pastorem, bo będę krzywdził ludzi. Jeśli nie mam takiej miłości, nie powinienem nigdy być mężem ani żoną, bo skrzywdzę tę drugą osobę w małżeństwie. Jeśli nie mam takiej miłości, nie powinienem wychowywać dzieci, bo je skrzywdzę. Jeśli nie mam takiej miłości, nie mogę głosić Ewangelii, bo będę krzywdził ludzi. Więcej o tym jutro powiemy. Dzisiaj tylko jako zapowiedź. On, czyli Chrystus, oddał siebie do dyspozycji ludzi, nie pozostawiając sobie niczego. W 2 Koryntian 8:9 apostoł Paweł zapisał: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Co to znaczy? Chrystus bogaty to Chrystus niedostępny. To Bóg, do którego nikt z nas nie może podejść. Chrystus, który wyzbył się samego siebie. Pięknie o tym pisze Paweł w liście do Filipian. Wyrzekł się samego siebie. Stał się sługą. To Chrystus, który jest ubogi, ale jednocześnie dostępny dla wszystkich. Mało tego, On w swojej ubóstwie jest doskonały i święty. I może właśnie przez to ubóstwo nas ubogacić. Może uczynić nas niezwykłymi ludźmi. Ponieważ my mamy w Jego ubóstwie z Nim społeczność. Jako święty Bóg jest niedostępny. Jako ten, który wyrzekł się samego siebie, jest dostępny dla ludzi. Biblia mówi, że On się stał we wszystkim podobny do ludzi.
za wyjątkiem grzechu. A więc kiedy ja nie mam gdzie spać, wiem, że Jezus to rozumie, bo sam był w takiej sytuacji. Kiedy On głodował, kiedy ja głoduję, to wiem, że On głodował i On mnie rozumie. Kiedy ja pragnę, to wiem, że On pragnął i On mnie rozumie. Właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia możemy liczyć na Jego współczucie i zrozumienie, bo On sam przez to wszystko przeszedł, nie popełniwszy grzechu. Ta miłość, którą miał do nas, to jest ta miłość agapi, która daje siebie. Moi kochani, Kościół z dnia na dzień stałby się cudem na świecie i ludzie by pielgrzymowali na kolanach do Kościoła, gdyby Kościół żył taką miłością. To, że Kościół nie żyje taką miłością, to nie jest wina Pana Boga. To jest decyzja ludzi, którzy ten czy inny Kościół, tę czy inną wspólnotę tworzą. Jeszcze raz powtórzę, jesteś wierzącym człowiekiem. Nie ma żadnego powodu, abyś żył w jakiejkolwiek konflikcie czy kłótliwości z kimkolwiek innym w Kościele. Ponieważ miłość, którą masz, jeśli ją masz, uniemożliwia to. Nie, że ci zabrania. Możesz robić, co chcesz. Człowiek wierzący jest wolny. Może nawet opluć krzyż. Tak jest w liście do Hebrajczyków napisane. Może i nawet to zrobić. Ale jeśli mówisz, że chodzisz w miłości Chrystusowej, to jeśli o tym tylko mówisz, to kłamiesz. To jest zwykłe oszustwo. I w tym momencie usprawiedliwiasz to oszustwo tym, że inni zachowują się niewłaściwie. Miłość, o której mówi Bóg, nie jest zależna od tego, co zrobią inni, co powiedzą inni, jak się zachowają inni. To nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Miłość, którą Bóg włożył do twojego serca, to miłość, która daje siebie. Poznanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie operować tą miłością, pozwala nam nawet wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym niestety ludzie zboczyli z drogi Słowa Bożego, powiedzieć wprost: ludzie, kocham was, jestem do waszej dyspozycji, ale nie godzę się z tym, co wy tu robicie. Dlatego kochając was, mówię wam prawdę. Jeśli nie chcecie wykonywać prawdy Bożego Słowa, to jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale ja nie mogę w tym brać udziału, pomimo tego, że was kocham. A wiecie, co zwykle ludzie mówią? Zobaczcie sobie na forę, jak plują na kościoły, z których wyszli. I oni mówią, że te kościoły zawodzą. Przecież oni sami sobie wydają świadectwo o tym, kim są. Już niczego więcej nie muszę sprawdzać. Kiedy czytam wypowiedź takiego człowieka, nie muszę sprawdzać kościoła, z którego wyszedł. On sam o sobie mówi: jestem pełen nienawiści, jestem pełen goryczy, jestem pełen frustracji. A skąd ci się to wzięło? Przecież Bóg ci tego nie dał. Bóg nie obdarzył cię frustracją. Bóg nie obdarował cię złością, nienawiścią, niechęcią. Bóg obdarował cię miłością agapi. Więc jeśli już piszesz, to pisz o tej miłości. I napisz prawdę. Opuściłem to miejsce, kocham tych ludzi, ale nie mogę się zgodzić z tym, co oni robią. Bo to nie jest zgodne z tym, czego uczy Słowo Boże. To jest wyraz miłości. Ale plucie na tych ludzi nie jest miłością. Jest dowodem na to, że ci ludzie pozbyli się kłopotu, którym byłeś w tym kościele. Pan ogołocił siebie z wszelkiego bogactwa. Bogactwa, które przysługiwało Synowi Bożemu. A swoje doskonałe życie oddał do dyspozycji nas na wieki. Jak mówi list do Filipian, nie mamy już własnej sprawiedliwości. Ale mamy w Nim odkupienie i odpuszczenie grzechów. Kolosan 1,14.
Mamy także w Nim wszelką pełnię, jak mówi list do Kolosan 2:10. W swojej miłości Chrystus dał nam na wieczność siebie. I powiedzmy sobie uczciwie, nic lepszego nie mogło nas spotkać. Nie ma większego daru, nie ma większej wspaniałości, jak miłość, którą jest sam Chrystus, jak miłość, którą On dał w sobie, daje przez siebie i którą możemy żyć w Nim. I to jest fundament, na którym będziemy mogli rozmawiać o miłości w różnych wymiarach, osobistych, relacji między ludźmi w Kościele. Ja mam taką nadzieję, że ci, którzy przyjrzą się miłości, przyjrzą się temu, co Biblia mówi o miłości i zaczną doświadczać tej miłości i zaczną żyć tą miłością, doznają prawdziwej metamorfozy w swoim życiu i doznają takiego wyciszenia, ukojenia, uspokojenia, bo taka jest miłość, bo to sprawia miłość właśnie. I wtedy będą mogli też kochać wszystkich taką właśnie miłością. Także tych, których uznają za swoich wrogów. A wierzę w to, jest nawet pewien tego, że wielu tych wrogów, których zobaczymy przez pryzmat miłości, wcale nie okaże się wrogami. I na koniec jeszcze słowo do małżeństw. Jaką miłością się miłujecie? Co jest fundamentem waszego małżeństwa? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że kiedy rozmawiamy o przyszłym małżeństwie, to zawsze zadaję podobne pytanie. Co sprawia, że chcecie się pobrać? I odpowiedź, bo się kochamy, pastorze, w ogóle nie działa na mnie. W ogóle. Co to znaczy, że się kochacie? To znaczy, że co? Jak się na ciebie patrzycie, to macie stokrotki w oczach? Co to znaczy, że się kochacie? Dopóki nie usłyszę, że mąż jest gotów oddać życie za żonę, dopóki nie usłyszę od mężczyzny, że jest gotów, aby żona go ukrzyżowała, dopóki nie usłyszę od żony, że jest gotowa, aby służyć mu, być na kolanach przed nim, opiekować się nim, wspomagać go, to nie ma mowy o małżeństwie. Bo o jakim małżeństwie możemy rozmawiać? Może dlatego niektórzy mężczyźni dzisiaj wolą za żony mężczyzn, bo myślą, że jak takiego samego wezmą, to się dogadają. Nic z tego. Wiecie, Pan Bóg to tak pięknie zrobił, że chłop i baba pasują do siebie. Naprawdę pasują do siebie. A jak będziesz w małżeństwie, to się przekonasz, że to pasuje do siebie. I w wymiarze fizycznym, i w wymiarze duchowym. A Kościół, ciało Chrystusa, jak cię Pan Bóg zbawił, jak cię włożył do Kościoła, to On znalazł dla ciebie miejsce. I pasujesz tam. I to jest twoje miejsce. To nie oznacza, że na całe życie masz zakotwiczyć w jakimś lokalnym kościele. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o Kościół Jezusa Chrystusa. To jest twoje miejsce. I nikt go nie zastąpi. Wiecie, jak umrzesz, to też cię nikt tam nie zastąpi. To miejsce pozostanie już wolne. Ale ten Kościół się odtwarza w wieczności. I tam z kolei czekają na nas. Bo tam mamy swoje miejsce. W tym wspaniałym, uwielbionym Kościele. Niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg da nam prawdziwą radość z miłości. Amen. Amen.